Jerzy Sztuły w Teatrze wystawia sztukę Bal Manekinów Brunasińskiego. W głównej kreacji występuje Maciej Sztuł. Na odbywającym się w jednym z polskich domów mody Balu Manekinów pojawia się obcy. Jest on posłem. Obawiając się, aby niepożądany gość nie wydał ich tajemnicy, manekiny postanawiają go zabić. Następnie jeden z nich dołącza do swego tułowia głowę człowieka i udaje się na odświętny bal ludzi. Jako jego uczestnik staje się widzem i świadkiem skorumpowanego świata politycznych manipulacji, kombinacji i finansowego fałszu. Spektakl pełen farsy i groteski współtworzą dynamiczne żywioły tańca i gestów. W sztuce padają słowa. Choćby ci się miało wydać, że trzeba robić inaczej, nie gadaj nic i rób co ci każą. Czym jest świat polityki? Czy rządzi nim jedynie egoistyczna logika władzy i zysku? Co łączy ze sobą świat manekinów i świat ludzi? Świat przedstawiony w tym spektaklu. Na jakiej zasadzie on jest oparty według Pana? Te dwa światy, czy to jest zasada raczej wspólnoty, koincydencji, czy może opozycji? Świat manekinów i świat ludzi. Pierwszym słowem, które bym chciał powiedzieć, to poezja, bo musimy zrobić ten wstęp, że mimo tego, co się w tej sztuce przyczepia, taką łatkę i to, co się oskarża, że jest jakimś politykierstwem i publicystyką, nic z tych rzeczy. Ta polityka i ta publicystyka odeszła z czasem Jasińskiego. To już jest dawno nieaktualne. Socjaliści, robotnicy, proletariat, strajk. Oczywiście dzisiaj mamy inne odmiany tego samego, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, to co jest w sztuce, w literach, nie mamy do tego nawet dzisiaj klucza, żeby to zrozumieć. Musielibyśmy przeczytać wszystkie gazety z lat 30. z Paryża, publicystykę, posiąść wiedzę historyczną, żeby się do tego jakoś odnieść. No więc siłą rzeczy od razu żeśmy w tym spektaklu z tego zrezygnowali i staraliśmy się skupić na tej poetyckiej warstwie, jaką jest już od czasów Collodiego i jego Pinokia, zastanawianie się człowieka, co by było, gdyby ten kawałek drewna, albo jak potem kilkadziesiąt lat później napisał Lem, gdyby ten robot, prawda, ożył, zyskał elementarną jakąś świadomość, jakby się świat potoczył, jakbyśmy przede wszystkim chyba to głównie, jakbyśmy my wyglądali z perspektywy drewnianego pajacyka. Jak ten człowiek wygląda z punktu widzenia kogoś, kto tylko wygląda podobnie do człowieka, no i nagle dostaje odrobinę duszy. Jaka to radość poruszać się, krążyć w tańcu, opajając się ruchem. Jaka jest fundamentalna zasada tego spektaklu? Ten świat przedstawiony. Mamy świat ludzi i manekinów. Czy on jest oparty na zasadzie koincydencji, wspólnoty, czy opozycji według Pana? Opozycji. To właśnie, bardzo tego pilnuję, żeby część pierwsza i część druga były diametralnie różne. Oczywiście manekiny tęsknią. Oni chcą się zachowywać jak ludzie. Także na tym balu u ludzi chciałbym czasem wplatać takie rzeczy, które widzieliśmy w pierwszym akcie. Bo to podglądnęły manekiny. One podglądają bal. Muzyka dla nich gra z tamtego balu właśnie. Także, ale gdzieś od zachowania, od ruchu, od kompletnie innej jakby powierzchowności, te światy się powinny różnić, prawda? Aby wyszła ta puenta, dla mnie ważna, że tęskni się za czymś bardzo, a potem można się bardzo tym światem rozczarować, za którym się tęskni. I nigdy nie należy mieć aspiracji ponad swoje możliwości. Nikogo nie wpuszczać! Przepraszam! Ja przepraszam. Pantomima, słowo,
taniec. To nawet nie jest pantomima. To jest... A jakby pan to ujął, panie profesorze? Właśnie trudno powiedzieć. Trudno to zdiagnozować. Specyficzny rodzaj ruchu. Tak. Na pewno. Na pewno. No ale dla mnie jest też ważne, jako dla starego praktyka teatru, że ci tancerze, mimowie mają się odezwać na scenie. Nad tym właśnie pracujemy na naszym wydziale, który założyłem w czasie mojej drugiej kadencji 8-9 lat temu, który się filią naszej szkoły, która się mieści w Bytomiu, gdzie studiują tancerze, akrobaci, cyrkowcy i specjaliści od tańca nowoczesnego. To jest też ich praca jakby dyplomowa tutaj. Za co pan ich podziwia? Za co pan podziwia młodych ludzi we współczesności? Trudno mi to powiedzieć, bo jakby pan zobaczył, jak oni się ruszają, to bym im zazdrościł. Namiastkę zobaczyliśmy, namiastkę. Bym im zazdrościł, że z taką łatwością panują nad swoim ciałem. Tego im zazdroszczę. Wciela się pan w posła i w manekina, czy jakby dwie role jednocześnie. Jakie to było wyzwanie aktorskie, że połączyć te dwa światy? Świat poruszania się jak manekin, tej pantomimy i świat ludzki w jednej sztuce. Mówi pan, problem manekina to nie jest tylko pantomima, co się da wyćwiczyć i co tutaj byli studenci Bytomia robią absolutnie perfekcyjnie i zjawiskowo. Natomiast większy problem jeszcze jest, że te manekiny mają coś do powiedzenia. I cała moja postać, poza pierwszą sceną, kiedy jestem człowiekiem, jestem manekinem z przykręconą głową człowieka i teraz to, w jaki sposób on mówi, co on mówi, to napisał autor, ale jak, dlaczego, co by chciał, czy on w ogóle coś chce i tak dalej, no to jest wyłącznie teraz zmaganie się moje z moją wyobraźnią i z wyobraźnią widza, która albo to zaakceptuje, albo nie. I to jest, powiem panu, jedno z największych zadań, jakie mnie do tej pory spotkało, bo cała psychologia, którą się całe życie posługiwałem, i którą nawet studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, musi zostać tam, w garderobie, a tu na scenie jest coś, jest no, czysta poezja po prostu i wyobraźnia. A maskarada! Bal maskowy! Od razu się tu myśliłem! Bardzo oryginalne! Bal manekinów! Rzeczywiście bardzo oryginalne. Jakie to jest wyzwanie aktorskie? Bo mówisz o tej sztuce, że jest ona niebywale trudna. Trudna w swoim podejściu. Wydaje mi się, że trudność tej sztuki polega na tym, że powstała bardzo dawno, przed wojną, jeszcze drugą wojną światową. Premierem miała po śmierci w ogóle autora, który został najprawdopodobniej zlikwidowany przez władze stalinowskie. On był zachwycony komunizmem i jakby taką ideą właśnie równości między klasami. I ten tekst jakby trochę o tym opowiada, że ktoś z niskiej klasy nagle trafia między te elity. No i jakie te elity są? Można porównując z bajkami dla dzieci, to jest Pinokio albo jakiś kosmita, który zjawia się tu na Ziemi i widzi, jaka jest rzeczywistość i jakby próbuje to naśladować, próbuje się w tym znaleźć. Okazuje się, że ten świat nie jest taki piękny, jakby się wydawało zza witryny, oglądając gdzieś tak jak ktoś, kto przyjeżdża nawet tutaj do nas, do Europy i w poszukiwaniu tego, że tu jest tak niesamowicie i mamy takie bogactwa i ludzie tak dobrze żyją. No i zderza się z taką prostą rzeczywistością tego, że każdy z nas jest ludzki, ma swoje dobre i złe strony. No. I ta wszechobecna chciwość, która w naszym charakterze niestety, w naszej naturze ludzkiej jest. Wspomina okres przygotowawczy tej próby. Skąd pan czerpał inspirację? Czy to było tak stopniowo, próby stolikowe, wczytanie się w tekst? Czy gdzieś ta pokusa, żeby też ten taniec, pantomimę, ruch i też to połączenie dwóch światów wyprzedziło pracę nad tekstem? Nie mogę nie wspomnieć o moim pierwszym kontakcie z balem manekinów, który miał miejsce, proszę pana, 37 lat temu we Włoszech. I to jedno z moich pierwszych, najstarszych wspomnień teatralnych w roli Paula Ribandela, którą ja tutaj w Och Teatrze odtwarzam, Jerzy Sztur. To taka jedna z pierwszych prac w Italii, którą mój tato
podejmował, a ja jako berbecz sześcioletni się temu przyglądałem. Kilka rzeczy zapadło mi tam w pamięć. Nie wiem, czy na tyle, żeby to było dzisiaj dla mnie inspiracją, natomiast rzeczywiście to spotkanie tutaj pierwszy raz na deskach teatru z moim tatą przy tym tekście i tej roli jest jakąś podróżą sentymentalną dla mnie. Pamięta pan coś z tej młodości? Jakieś może przebłyski, no, ścięcie gesty? Głowy oczywiście. Tak, to jako ten dekapitacji robi, motyw. Tak, tak. Na dziecku sześcioletnim to robi jednak największe wrażenie. Oraz no, właśnie ten motyw Pinokia, no, ożywiony kawałek drewna. To jednak niesamowicie pobudza ludzką wyobraźnię od wielu lat. Tylko ludzie zdolni są do takiego okrucieństwa. Na jedną taką noc jak dzisiejsza byłabym w stanie oddać resztę mojego życia. Ten świat manekinów i ludzi dosyć różny, odmienny, ale też niekiedy podobny, kiedy widzimy spotkanie posła w świecie manekinów. Co ta idealizacja mówi o nas samych i co pana poruszyło najbardziej w tej sztuce? Myślę, że to jest taka trochę przypowieść. To znaczy na podstawie tej historii, tego zderzenia i tego właśnie idealnego świata, o którym myślą manekiny, że tak jest też świat ludzki, mówi nam o tym, że po pierwsze my zawsze chcemy być nie tam, gdzie jesteśmy. Czasem tracimy wyczucie tego i poczucie tego, że to, co mamy, jest najistotniejsze, aby chcielibyśmy być gdzie indziej i widzimy piękny świat za witrynami lub też gdzieś tam za granicą, a jakby najbliższa nasze otoczenie, nasza rodzina, nasze środowisko jest dla nas, nie wiem, nudne, nieciekawe. Trochę o tym opowiada, ale tu każdy, jak przyjdzie, będzie mógł odczytać swoją własną historyjkę. Tak jak z dobrej bajki lub z dobrej przypowieści. A jaką aktualność powinien tekst nieść nam, widzom i też panu? Aktualność tego tekstu dla mnie leży w tym, że światem, za którym się tęskni, można się bardzo rozczarować. No tyle. To jest ta wiodąca myśl. To jest ta wiodąca, na pewno. Dlatego taką wagę przykładam do finału, gdzie ten była nagle mówi, to ja nie chcę w tym świecie uczestniczyć. On nie chce w świecie dzikiego, rozszalałego kapitalizmu i braku empatii i lodowatości ludzi, którzy w nim żyją. A ja sobie i może paru widzów tutaj sobie to przełoży na to, że nie chcę w świecie hejtu, w świecie obrazy, w świecie kłamstwa. Kłamstwa. Kłamstwo mi najbardziej dzisiaj przeszkadza. O! I kostiumy także. Także bardzo... bardzo oryginalne. Przeszkodziłem państwu. Zapraszam bardzo serdecznie do Och Teatru w Warszawie na spektakl Bal Manekinów w reżyserii Jerzego Sztura. Zapraszam serdecznie wszystkich widzów z Poznania do Teatru Polonia, Och Teatru, na bal manekinów Bruna Jasińskiego, mojej reżyserii, z moim synem Maciejem w roli głównej. Teraz jest autostrada A2, mam nadzieję, że będzie przejezdna, że w Konotopie nie będzie korków i spotkamy się w Och Teatrze na balu manekinów. Dziękuję panie Macieju, trzymam mocno kciuki i dziękuję. Cieszę się, że mogłem zobaczyć na miastkę i zapraszam oczywiście na całość. Zapraszam. Nie będę państwu więcej przeszkadzał. Co z nim zrobić? Przepraszam pana, ja muszę iść. Nie możemy go stąd wypuścić. Ani teraz, ani później. Nie ma wyjścia. Trzeba go zabić.